W dzisiejszym odcinku pokażemy wiadomo co i wiadomo kogo, czyli Bitcoin, Bitcoin spada i jaki target może tutaj nam osiągnąć. Oraz dominację, parę newsów, w tym to jak Coinbase próbuje się wybielić za pewną sprawę, która niedługo będzie napisana przez wszystkie liczące się newsy. Fear and Greed wcale nie zwalnia. IOKX nadal przymila się do ludzi, więc uważajcie, bo teraz, tak jak mówiłem, będzie dobry comeback na to, żeby coś dostać znowu za darmo. Likwidacja, a także nowa era wiadomości. Mianowicie doradca premiera Włoch wzywa ECB do anulowania długu. Boom! Jedziemy z tym towarem. Cześć, ja nazywam się Maciek, to jest 321 Krypto, zaczynamy. Wszystko co powiem jest tylko i wyłącznie moim zdaniem i nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna. Po nią zgłoście się oczywiście do super profesjonalnego, wycertyfikowanego i wylizanego żelem doradcy inwestycyjnego. A ja dodatkowo jestem amatorem, żółte papiery i nic co tutaj powiem to nie reklamuję, nie naganiam oraz nie rekomenduję i nie namawiam. Więc jest to tylko opiniotwórcze oraz informacyjne. Jedziemy. Bitcoin, 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 Bitcoin. I każdy jeszcze raz. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Więc wyłączmy wszystkie pomagacze. Włączmy tylko tutaj ten. Tak jak wczoraj, jeszcze na filmiku mówiłem, uwaga, jest tutaj w tej chwili konsolidacja, double top. Jeżeli przebijemy tę linię fioletową, to zaczną się tutaj spadki. Jeżeli przebijemy 18600, no to wtedy będzie ciekawie. Ciach, polecieliśmy. To w nocy było około 3 godziny. Ciach, polecieliśmy w dół. Wstaje dzisiaj rzeka. Więc tutaj teraz każdy zachodzi w głowę, co robić, co dalej, co tutaj trzeba dalej robić. Tak? Więc pierw tutaj pokażę, jak widoczny jest ten spadek, więc jak liczymy sobie Fibonacci, odtąd chyba liczyłem, tak, o tutaj, 30, tak, o, tutaj od właśnie tego poziomu, od podstawy tego supportu wielkiego, jaki teraz mamy, co był takim dużym oporem na 12, pamiętacie? Tutaj mamy tutaj trzy takie levele, tak? I te trzy levele tutaj drugi nas zatrzymał, czyli jest to Fibonacci 50, bo tak to tutaj ogarniam. Więc zobaczcie ten pullback, jak on wygląda. No, musiał być tutaj mniej więcej ten pullback. Średnio takie pullbacki dochodzą do 50 lub do tutaj tej 200. Więc zobaczcie, jak energia rośnie. Rynek dokładnie robi to, co trzeba. Co innego, jakby energia malała i spadek by był wtedy, no to wtedy jest niezaciekawie, ale ten spadek jest naturalny i powoduje konsolidację od razu. Od razu jest tutaj nabicie tego. Oczywiście te spadki będą prawdopodobnie jutro, pojutrze zobaczymy Bitcoin odbicie. Utworzy taki, powiedzmy, nie to trójkąt, nie to kanał, nie to coś, a potem będzie taka konsolidacja w takim momencie. Więc jeszcze spadki, jeszcze przed nami, tylko o to mi chodzi, że w tych punktach tutaj Bitcoin będzie na chwilę się zatrzymywał, przez to alty będą pompowały, więc to może być wtedy nasz alt season, bo Bitcoin stopniowo będzie tracił swoją dominację, ok? I to będzie to, na co my susłaki czekamy wszyscy, więc dobra, teraz tutaj wam pokażę wam tutaj o spadki. Zobaczcie, dlaczego myślę nadal, że będzie jeszcze 15,5 tysiąca? Dlatego, że w tej chwili tutaj jesteśmy w tej poduszce powietrznej i spadamy troszeczkę na dół jeszcze. I tutaj mamy, zobaczcie, pełne. Tutaj był bearish retest, który zaraz pokażę. Ja już te tutaj klocki mogę powoli zwijać, bo to już nie ma sensu. Ten kanał też nie ma sensu, to też nie ma sensu, to też nie ma sensu, to też nie ma sensu i to też nie ma sensu. Spadek 16K, tak, to jeszcze ma sens. Więc tutaj jest ta 200, zobaczcie,
Mamy też tutaj właśnie ten Fibonacci z poprzedniego tutaj rysunku. O, widzicie na tym kanale, 61. Mamy wolumen transakcyjny, ok? Zaraz, jak to się... O, mamy tutaj wolumen transakcyjny. Tutaj, co chciałem jeszcze pokazać, to to, że wolumen, zobaczcie, sprzedażowy rośnie. Cena spada, a wolumen rośnie, czyli ruch jest po prostu bardzo silny, bardzo wypukuje kolejne po prostu ciała z tej bitcoinowej rzeki. I to bardzo dobrze, i to bardzo dobrze. Więc mamy tutaj poziomy wsparcia właśnie 3, tak? Fibonacci, mamy wolumen transakcyjny, WPVR, tak? Oraz mamy średnią tutaj 200. I to będzie punkt, który będzie takim punktem w sumie kulminacyjnym. Potem, jeżeli spadniemy na 15300, no wtedy kolejny punkt do shortowania i można tutaj zlecieć. Także ja nadal jestem w moim Bitcoinie, tak? I moje HODL pakiety trzymam nadal, ponieważ alty nie zanotowały żadnych wzrostów, więc nie ma sensu, żebym ich sprzedawał, bo to mówię na HODL oczywiście, nie na trade. Z trade jestem tylko w BTC. Okay. I w niektórych altach, które po prostu mam takimi małymi ilościami na trade, tak jak MDT na przykład, co tam jeszcze jest, Anchor, który kupiłem tam za 40 parę i coś tam jeszcze trzymam, już nie pamiętam, Drip chyba, który kupiłem tam też w okolicach 19-20 jakoś tak, więc to nadal mam, po prostu tego nie sprzedawałem, czekam aż coś tutaj będzie, jest tak nisko, że na razie nie ma sensu tutaj się za bardzo pałeczkować, ale jeżeli te spadki będą jeszcze następowały, to być może sprzedam Bitcoina. Dlaczego nie, teraz go nie sprzedałem? Dlatego, że moja strategia to jest maksymalizowanie tego Bitcoina i ja czekam na alty. Oczywiście ktoś, kto sprzedał, odkupi więcej Bitcoina, odkupi więcej altów. Osobiście nie znam tak wielu ludzi i nie wiem, każdy, kto mówi, o prosto, sprzedaje na górce, kupuje na dołku. Nie znam takich ludzi, więc nikt jeszcze nie uchwycił dołku, ok? I często znam takich ludzi, co sprzedali tutaj, odkupili, sprzedali, cena tego, odkupili i już potem zaczęli tracić, tak? I to i tak samo. Sprzedali, cena poszła, odkupili, cena zeszła, sprzedali tutaj i tu zaczęli się kończyć. Więc takich ludzi znam dużo. Także w tej chwili jeszcze cena nie poszła aż tak zarąbiście do góry, bo jesteśmy dopiero na początku tego cyklu, więc nie ma sensu, żebym tutaj się jeszcze rozwodził. Jak już będziemy, powiedzmy, w drugiej fazie cyklu, no to wtedy będzie można już się pokuszać, bo będą te takie dropy, będą bardziej tutaj bolące. I ten volatility w Bitcoina będzie wzrastała, czyli im wyżej będzie po prostu, będzie szło, pół i coś takiego, więc takie wtedy dropy już będzie można ładnie sprzedawać, handlować, wtedy już powoli wychodzić z tego hodlu i bardziej przestawiać się na swing trading, ale po kolei. Więc teraz musimy dojść tutaj do punktu 15500 i wtedy dopiero coś tutaj będzie. Według historii, zobaczcie, tutaj te dropy, jakie mieliśmy, były bardzo podobne. Wszystko szło takimi schodkami. 30, to już pokazywałem wtedy, ponownie. Więc teraz czekam na takie odbicie Bitcoina i wtedy będzie można troszeczkę odrobić tutaj na tych, na altach, w tych postojach i potem po prostu posprzedawać, to się nie posprzedawał. I jedziemy dalej, tak? Alt season potrzebuje to się zatrzymywać, więc w tej chwili, jak widzimy, mamy BTC, część ludzi poszła do USDT, ok, dlatego jego dominacja zaczęła wzrastać, część ludzi została w BTC, dlatego dominacja Bitcoina nie do końca spada, tylko jest i teraz ludzie czekają i ci czekają na alty, dlatego alty lecą w dół. Więcej w parach dolarowych, mniej w parach bitcoinowych. Tak wygląda teraz ten schemat. Także przechodzimy z Bitcoina na Ethereum. Teraz Ethereum trzeba obserwować, czy nie będzie miał strzału. Jeżeli Ethereum pójdzie do góry, to jest to sygnał, że alty właśnie się zaczynają. No i ruszamy wtedy. Także tyle, jeśli chodzi o kroki bitcoinowe. Jeszcze tylko pokażę tutaj na godzinówce, jak ładnie tutaj wyglądało dzisiaj shortowanie. Proszę bardzo, tutaj na 1600 mieliśmy powrót. O, mieliśmy tutaj powrót. I tutaj mówię, uważajcie, bearish retest będzie. I zaczęło spadać. Tyk, 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 proszę bardzo. Wszystko poszło do góry. Ja co prawda wszedłem w tym miejscu. Ustawiłem sobie tuż nad tą świecą, sobie ustawiłem właśnie stop loss.
ale później cena zeszła, więc ustawiłem go trochę niżej tutaj i gdy cena już była tutaj, to się cofnęło i jeszcze mnie wystopowało, także już w tej chwili jesteś tutaj, także no to, ale to był malutki taki tylko testowy taki powiedzmy akurat short, akurat dzisiaj nie miałem czasu, żeby tutaj grać. Zobaczcie, zasięgi korekt sięgają właśnie, tak jak mówiłem, tego poziomu tutaj z tej 200 i VPVR, zobaczcie, więc mamy cztery rzeczy, tak? Pierwsza, zasięgi korekt, 200 MA, wolumen transakcyjny i Fibonacci. To są rzeczy, które kierują nas tutaj do tego 1500, 15500, 15800, tego range'u. I to na tyle, jeśli chodzi o Bitcoina. Dominacja Bitcoina w tej chwili się tutaj odbija. Też takie dwa poziomy Fibonacci tutaj zaznaczyłem. I no i było odbicie od tego dolnego tutaj poziomu 61 i teraz idziemy na górę. I nie wiem, czy to będzie przypadkiem bearish retest. O, to by było bardzo dobre, bo wtedy alty właśnie mówię, ruszyłyby, czyli potwierdziłoby się ta altowa gra, że Bitcoin po spadku troszeczkę dołem i tutaj właśnie alty wtedy by szły do góry, co by potwierdziło to, że dominacja zaczęłaby spadać i mielibyśmy całkiem niezłe rzeczy. Teraz przejdzie szybko tylko do złota. Złoto, uwaga, teraz złoto jest w takiej tutaj, zobaczcie jaka energia jest na czwórce. I w tej chwili nie ma sensu tutaj co za bardzo stawiać na longi, bo jak spadamy, a teraz jest bearish retest, widzę, i rounding, bo top się robi, więc tak no nie bardzo, dopóki nie przebijemy 1820, bardziej złoto jest na spadki. Zresztą pokazywałem to już chyba od ostatnich nie wiem ilu dni, że techniczny zasięg tego spadku na złoto to jest jakieś tutaj właśnie 1700. To jest jeden albo drugi trójkąt, zaraz zobaczymy, który nam pokaże. O, ten jest, to jest 1600, pierwszy zasięg, ale tutaj mamy pierwszy taki znaczący poziom. Zobaczcie, o, to jest chyba też Fibonacci, a zasięg tego trójkąta fioletowego jest trochę też niższy, też jest tutaj na ten 1700, czyli tutaj te strefy się krzyżują. Jest poziom, jest wolumen transakcyjny, jest tutaj jakaś to jest chyba 365, ale ja taki nie uznaję za bardzo, więc tutaj na razie będzie pierwszy. Jeżeli te linie zaczną się krzyżować i będzie bardziej nasilenie tego spadku, no to poziom 1500 może nawet do nas zawitać, ale to jest dłuższe rozdanie. Widzicie już, potencjał tego nie jest taki duży na kolejny spadek, więc sobie nawet zmierzymy Fibonacci. Ok. To mamy, zobaczcie, mamy tutaj 0,5 Fibonacci, czyli kolejne na tak tutaj. I cena balansuje na tej 200, zobaczcie, na tej dniówce. Zobaczymy, jak ubalansuje i jak się ona zachowa. Srebro, no nadal, zobaczcie, srebro się bardzo dobrze trzyma. Widzicie, srebro pięknie. Wszystko tutaj na razie gra. Zobaczymy, czy srebro będzie naśladować złoto, czy nie będzie. Tutaj taki równy nam się stworzył poziom. I po przebiciu jego, zobaczcie, tu nic nie ma. Po przebiciu szybka winda na srebrze do 18. I wtedy byłoby bardzo kolorowo, bo wtedy takie coś uchwycić, no to podejrzewam, że byłoby przepięknie. SP500, nic się nie zmienia. Zobaczcie, cały czas cena w naszym trójkącie, w priceboxie i wybija się tutaj do góry. Energia pokazuje na każdej osi, że na godzinówce, zobaczcie, się zbiera, więc za parę godzin, jak już będzie naładowana na godzinówce, ten ruch gdzieś tutaj nastąpi. Co prawda jest to cały czas ruch wzrostowy, więc kieruję go tutaj w górę. Więc uważajcie, bo giełda może przebić i Bitcoin w tej chwili troszeczkę się odseparował od giełdy, więc no może nie podzielać tego entuzjazmu. Zobaczymy, co będzie dalej. DAX, no tutaj konsoliduje się, nadal konsoliduje. Zobaczcie, jak energia szybko wzrasta, więc jest to właściwa konsolidacja. Tego właśnie rynek chce. I WIG, no też tutaj nie ma tej energii, jest konsolidacja, prawdopodobnie będzie odbijał w dół według tej strzałki do tego poziomu 1750. WIG na razie cały czas opada, czyli SP500 czuje się jak w domu, zobaczymy na jak długo. Waluty też na razie w formacji euro PLN, też w formacji już zakręca euro PLN, czyli trzeba kupić frank. Też zakręca, uwaga, frankowicze, może być nieciekawie. Zobaczcie, jak energia szybko rośnie i ruch już mamy bardzo tutaj wzmocniony. Na RSI też wzmocniony. Oj, dużo sygnałów na buy. Uważajcie,
frankowicze. Jeszcze korona, znaczy dolar do korony. Dolar do korony opada, oj, wypada tutaj, więc tylko że bardzo szybko rośnie energia i ruch jest taki zapoczątkowany tu do góry. Jeszcze jutro bym zobaczył, jak to jest, ale spada wolumen i spada cena, czyli jest to taki bullish reversal, więc uwaga koroniarze, bo może dolar nagle się zwiększyć. Dobrze, jeszcze tylko Ethereum szybko przejdziemy. Więc Ethereum też ładnie spadło. Znaczy, równiutko w tą strefę zgniotu, którą tutaj podałem wcześniej, że tu byłby właśnie ten dobry splot. Mamy tutaj wspór, mamy tutaj średnią dwusetkę, która nadchodzi i trend linię. I w Ethereum bardzo ważna jest ta zielona trend linia. Jeżeli ta trend linia zostanie przebita, Ethereum leci na 400 dolców. Albo coś koło tego, 415, 20, więc uważajcie, bo Ethereum może być też tutaj nieźle tutaj dostać po głowie. Ruch cały czas skierowany w dół, więc no, czy Ethereum tak się przebije? Zobaczymy, zobaczcie tutaj, po wzroście. Ethereum też miało spadki. Ethereum, no nie liczę tego, to jest taki, powiedzmy, artefakt. Po wzroście tutaj w 17 Ethereum też miało 72%, 60% spadku, więc no Ethereum po przebiciu tej trendlinii, ja na przykład wyjdę z mojej chyba pozycji właśnie na Ethereum i trzeba będzie po prostu odkupić tutaj niżej, wtedy będzie naprawdę klawo, jakby coś takiego było. Oczywiście pierwszy poziom jest tutaj, około 400, kolejny jest na 200 i to by te 200 pasowałoby na 70%, ale wiecie, teraz trochę inaczej, bo Ethereum już jest, powiedzmy, centrum DeFi całej tutaj polityki. Banki muszą też skupować ten DeFi, żeby jeszcze istnieć, więc no troszeczkę jest to inaczej, no ale zobaczymy. Tak to może krwi, nie ma sensu tutaj za bardzo gadać, wszystko tutaj pospadało, zobaczcie, pięknie wszystko pospadało na monitor nasz. Też tutaj pospadało te coiny, wszyściutkie REN, nadal w formacji, tylko nie pospadało tak dużo. No, Anker nadal w formacji tutaj tego range'u, band właśnie, jeżeli teraz band opadnie niżej, to widzę banda na 25 lub powrót do 15. Będzie bardzo ciekawe, obserwujcie banda. Ja bym teraz tego banda na razie nie ruszał, bo on tu ma jeszcze potencjał na duży spadek. BNB też w formacji, proszę bardzo. Seller też w formacji, nie ma co tutaj za bardzo pokazywać tego sellera, też tak samo, mogę skasować to na razie, też w formacji, zobaczcie, wszystko wraca, nie ma tutaj. Swissborg nadal w formacji, DOT, no i jeszcze ma wyższy dołek, więc jest ok, tak, cena poszła w górę. NG, ładnie się wyłamał NG, tutaj nadal w formacji. KAI nadal w formacji. KAWA spadła, ale zaraz do góry poszła, ale jednak nadal jest na swojej trend linii, nadal w formacji. Kensi, ładny retest, nadal w formacji. Matic, nadal w range'u, wrócił do początku. REN, jak pokazywałem, nadal tutaj w tej formacji. Ravencoin, no on nigdzie nie był, więc to daleko nie poszedł. SPX, nadal w formacji, tu się odbił się od tego, więc nadal w tym kanale, takim spadkowym range'u. UBT, Unibright, podobnie. Unibright będzie miał teraz wydarzenie na początku grudnia. Tam będą jakieś ciekawe rozmowy i tam nowe projekty, więc uważajcie na Unibright. Wcześniej właśnie ta współpraca z Coca-Colą, tak? Potem ten SAP-owy projekt, tam teraz będzie pewnie Shield SAP-owy, więc uważajcie, to on może zrobić taki typowy dla tej figury reversal. Coś takiego i boom. Pokażę wam ten reversal zaraz na Yearn Finance, bo było identycznie. VeChain pięknie do dołu na 80, właśnie tego chciałem jeszcze, może go uchwycę. Waves no poszedł bardzo do góry, ale no i oddał teraz troszeczkę, ale nadal formacji. I Wink też nadal formacji. To jeszcze ktoś prosił o sprawdzenie paru jakichś rzeczy. Momencik. Rumors. Momencik, Maciek, sprawdź. Oj, nie mogę tego teraz znaleźć właśnie. Jest, Gazprom. Dobra, to posprawdzam. Tylko zobaczymy ten Yearn Finance, ok? Zaraz posprawdzam jakieś takie akcje. Więc mamy Yearn Finance, ok? BTC. Zobaczcie, i tak samo właśnie, tak jak mówiłem z tej formacji tutaj, zobaczcie na godzinówkę. Tutaj był taki trójkąt, ja już go nie mam, bo go skasowałem.
Tutaj był taki właśnie, o, coś takiego i coś takiego, tak? Nachylenie większe i właśnie tak jak tam właśnie. Szedł. Ten UBT, pum, tutaj i potem do góry i normalnie coś takiego. Tylko, że akurat jeden fajny są przerwany, tak? Tutaj. To teraz się wybił w ostatniej godzinie, widzę znowu. O, 21. No, ale czy to będzie to? Zobaczymy. Tutaj ładny taki kanał, alarm postawiłem, więc w razie czego trzeba będzie coś tutaj zapodać. Ale generalnie, no, energia wzrasta bardzo szybko. Więc teraz sprawdźmy sobie tutaj jeszcze atom. Atom jest bardzo ciekawy takiej formacji, tylko że no jest zbyt tutaj stromo to wszystko wygląda. Na razie sobie daruję. Dopiero atom musi wyjść 3380. Dopiero coś mnie tutaj się zainteresuje. REN, SPX, dobra, te wszystkie monety dałem. Gazprom. To jest Gazprom. Dniówka. Double bottom, to już mogę powiedzieć. Na razie nie wybiera się nigdzie, ponieważ jest za mało energii. Nie widzę tej konsolidacji, czyli większe prawdopodobieństwo, że zostanie, może się cofnie tutaj do poziomu 171. Ok, na razie tego nie widzę za bardzo. Jak średnie? No, jest tutaj 200. Tutaj znowu. No, taka konsolidacja w tym od 185 do tego poziomu 170. Rosn. Nie wiem, co to jest. To chyba coś takiego, tak? Nic nie widzę. O, pięknie. Górny range. Ok, w tej chwili wypukany, więc uważałbym na retest do tego poziomu. O, zaraz tutaj zobaczymy sobie go. Tak pięknie się pokrywa 50, czyli 406. O, Ethereum do BTC, coś zaczyna tutaj pokazywać. Poruszyło się. No, zaczyna też wracać. Widzicie, podobny układ, też do dołu i też tutaj do góry właśnie. I co tam jeszcze? Nie mam za bardzo czasu. Jeszcze ETF-y, PIK, XLE i PIK. Zobaczymy, cóż to jest. O, tu bardziej na tygodniówkę. Ruch do góry skierowany, więc po przebiciu tego poziomu, to jest tygodniówka, więc uważajcie, po przebiciu 33,20 możliwy ruch na 36,27 i 38,03. XLE. Podobnie, dużo w tej. No, jeszcze. Jeżeli wyjdziemy powyżej 41,80, ok, no to jest możliwy dalszy ruch. A jak nie, to tutaj bardziej retest taki na 34. Na 34. I Copix jeszcze. Nie słyszałem tą nazwę. A, Copper, właśnie, tak. No ładnie wszystko tu wychodzi. Co prawda wyczerpany jest, i tutaj też wyczerpany ruch. Ruch może dojść do, jeżeli przebijemy się przez 27, to może, to są dwa poziomy, które tu widzę. Wątpię, żeby poszedł jeszcze wyżej. Jak tak, to będzie bardziej retest tutaj na 23. No i dobra, przejdźmy tutaj. Zobaczcie, Coinbase wystawił tutaj ten Brian Armstrong, czyli ten szefu Coinbase wystawił, że ostatnio słychać różne pogłoski, że właśnie ten SEC, czyli ten Munchin, czyli ten sekretarz Treasury, mówi, że oni chcą wyregulować jakiś self-hosted, czyli własno zarządzanie. Kurde, właśnie się wystraszyłem. Się wystraszyłem tutaj. Własno tutaj zarządzaną kryptowalutę, tak? I że trzeba będzie mieć taki custody wallet, czyli wallety, które po prostu trzeba będzie KYC robić i różne po prostu zmiany. Nie będzie już tak, jak że sobie będzie można po prostu tradować, tylko trzeba będzie pokazywać, gdzie, skąd się ma, czyli transfery z giełd będą mogły być tylko do autoryzowanych na przykład walletów, tak? Czyli to powoduje, że nie będzie można na przykład sobie, dajmy na to, wlać gdzieś Bitcoina i na przykład przelać na inne konto albo tradować coś i gdzieś na inne konto po prostu to wszystko wrzucić, bo trzeba będzie po prostu tylko z jednego konta wchodzić i wychodzić, nie? No i to jest taki problem, bo wtedy te wszystkie giełdy no przestaną za bardzo tutaj
istnieć, bo kto tutaj będzie? Pójdą gdzieś, on się boi, że pójdą tutaj do konkurencji, tak, że gdzieś tutaj znikną ci użytkownicy. No i tutaj cały taki trik jest, że on tutaj opisuje to wszystko, że to jest ogromne, że trzeba będzie, nie wiem, ludzie tutaj będą uciekać, to jest zły, takie tutaj wszystkie instytucje finansowe będą musiały weryfikować te ulety, trzeba będzie mieć KYC, jak tylko na przykład MetaMaska założymy, czy coś tam, to też KYC, tak, tu KYC, tam KYC i będzie tylko można po prostu pojedynczo chodzić z punktu do punktu. Jak nowy wallet się stworzy, trzeba też zrobić KYC, żeby giełdy wiedziały, że ten wallet jest ok, ten wallet jest ok, ten wallet jest ok, tak? Takie chcą coś zrobić, ten Muchin właśnie to tutaj planuje, tak? I tutaj on to opisuje wszystko, że na przykład many users are sending crypto to various merchants online, paying for goods, services i to będzie po prostu jeszcze bardziej utrudniało wszystko, bo trzeba będzie się weryfikować i który biznes będzie mógł po prostu takie rzeczy robić, nie? Więc no tutaj on tutaj taki, no że tutaj on chce pomóc, że tutaj występuje people z tego i o to chodzi, że cały ten shit tutaj na Twitterze, który dzisiaj jest taki mocno, powoduje, że wkrótce ma się właśnie tu ukazać taki artykuł na Coinbase, gdzie chyba tam, nie pamiętam, sporo ludzi odeszło od Coinbase, ponieważ tam jakieś złe rzeczy tam się działy, jedni mówią jakichś tam rasistowskich, potem tam coś tam, jakieś tam polityczne wpływy, no i sprawę mają niby zrobić właśnie temu Armstrongowi, temu Coinbase. No i tam Coinbase mówi, że tylko 3 pracowników, bo oni tam zrobili investigation, ale jakiś artykuł ma się ukazać, że to właśnie nie trzech i ten Armstrong próbuje się wybielić tutaj. Po prostu próbuje się wybielić. I kluczem tego wszystkiego jest rumors, ok? Że to są pogłoski, że on nie mówi, że tak jest, tylko pogłoski, próbuje odwrócić kota ogonem, żeby po prostu odejść od niego, tak? Żeby ten artykuł, który się ukaże, żeby zapomnieć od razu o nim, tak? No zobaczymy, co tutaj się będzie działo z tym wszystkim. Tak czy siak Coinbase ma trochę tutaj za uszami. No ale każdy gigant ma chciwość niszczy każdy biznes, więc nie ma co tutaj się za bardzo afiszować. Nie ma co tracić czasu. Fear and greed, uwaga, nadal wysoko. Ja tutaj parkuję na razie te wszystkie moje zakupy w tych altach. Poczekam, niech troszeczkę ruszą się tutaj jakieś rzeczy, tak? Niech troszeczkę się ruszą. Pięknie, czerwona rodzina. Wszyscy razem machamy. Teraz macham do ekranu. Czerwona rodzina. OKX, znowu na agendzie. OKX. Zobaczcie, OKX 9 każdego piątku będzie robił 10% airdropu za wpływy za transakcje, ok, z futuresów i różnych swapów i tutaj będzie nagroda. Każdy, kto trzyma tam jakieś tam, każdy, kto w ogóle działał w futuresach i w tych swapach, ma swój tam jakiś udział, dostanie jakiś tam bonus, total assets, nie doczytałem się dokładnie tam razy 10%, tak? I wtedy będzie, jeżeli masz 100 dolarów, to twój OKX, na twoim OKX account, albo trzymasz więcej jak 500 dolarów, tutaj daty są podane, tak? No to wtedy się kwalifikujesz, tak? Żeby dostawać te, to będzie w Bitcoinie chyba wypłacane, więc no takie tutaj rzeczy są. No i tutaj właśnie są jeszcze ten campaign payer, czyli od kiedy to trwa wszystko, że będzie pierwsza runda jest od 16 oktober do 4 grudnia, druga runda jest od 4 grudnia do 11, potem od 11 do 18, czyli cały miesiąc praktycznie będą airdropy bonusowe i tutaj bonus 1 trzeba mieć 100 dolarów, bonus 2 trzeba mieć trading volume, czyli tutaj wystarczy tylko trzyma się te 100 dolarów, a tutaj trading volume musi być większy niż 100 dolarów, czyli na dzień, czyli bonus jeden, żebyście nie uwalniali swojej kasy. No i tutaj trzeba mieć identity verification 2 or higher, czyli ten, kto kupił cokolwiek na OKX, będzie miał tutaj właśnie to prawo. I tutaj mówią o tym, że które są asety, tak? Czyli no, koniec końców, tu jeszcze macie streszczenie. Wczoraj pamiętacie ten taki długi ten, to napisałem do nich, że taki długi, to można tu po prostu o kant to rozbić, że trzeba to bardziej skrócić. No i tutaj właśnie
Zasugerowałem obrazki, ale i tak to skrócili trochę. Także tak jak mówiłem, scenariusz działa, tak jak mówię, OKX walczyć będzie o wszystkich klientów jak pies, bo to jest być albo nie być, żeby ich przyciągnąć. Więc to jest tylko pierwszy bonus, podejrzewam. Reszta pewnie rzeczy dopiero nadejdzie w tym samym pakiecie. Więc no nie wiem, zależy jak to widzicie. Jeżeli macie wasz punkt honoru i uciekacie po prostu z giełd, no to musicie mieć naprawdę twarde kieszenie, bo takich okazji będzie ciężko nie wykorzystać później. Kiedyś pamiętam, jak było Nano, które zostało zhakowane, znaczy właściwie to nie Nano, tylko jak tam giełda została zhakowana i ukradli dużo Nano. I ten koleś z giełdy, i wszystko taka fama poszła na Nano, że to Nano miało uszkodzenie, a nie miało. A po prostu nie miało. I cena momentalnie Nano z jakiegoś tam pułapu spadła. Po prostu 70% do dołu. No ja tutaj patrzę, spada, ale czytam to i rozumiem, że to nie jest Nano, to nie jest wina drużyny. Drużyna mówi, wszystko jest w porządku, a cała debata była taka, żeby Nano wydało jakiegoś tam forka, żeby unieważnić te tokeny, tak? Nano powiedziało, że to nie jest ich wina, nie mogą tak robić, bo to tak nie działa. I żeby ta giełda poniosła odpowiedzialność, bo to ich zabezpieczenia. Cena Nano po tych słowach zaraz taka była pyk i wróciła 70% do góry. Więc widzicie, to są okazje. Jeżeli ktoś ma uczucia tutaj, no to nie wiem, niech lepiej zostanie w domu, ale sami widzicie, jak to jest. Część ludzi będzie uciekać, część będzie po prostu wykorzystywać te rzeczy. Zobaczcie tutaj, likwidacje. Patrzcie, ile zostało zabezpieczeń zabezpieczonych długiem? 100 milionów w DAI zostało zlikwidowane. Liquidated. Goodbye, tak? Tutaj, na Mikerze, czyli na Ethereum po prostu zaczęło być niekolorowo. Pamiętacie wtedy, jak to było w tym, czy tu mogę zrobić 3 months year max, zaraz zobaczymy, tutaj sobie, no w marcu powinien być niezły strzał, zaraz zobaczymy sobie, momencik, więc november tutaj, marzec 5, no nie widzę tu tych danych, ogółem to jest 200 milionów, tutaj ile zostało dodawanych właśnie setów, no nie wiem. Pamiętacie wtedy, jaki był właśnie strzał, że Maker się posypał, także coś tutaj te dane z marca nie wchodzą. Dex Tools. Nadchodzi w kolejny właśnie Dex sponsorowy projekt. ETF X Finance, to ETF, to jest projekt zdecentralizowany ETF, trading platform. I zobaczcie, oni będą próbowali przynieść ETF-y do DeFi ecosystem. I pamiętajcie, ETF-y, ok, ETFs, to są powiedzmy koszyk jakichś takich usług, znaczy nie usług, co ja mówię, koszyk coinów, przeklejam tutaj po prostu stop loss sobie na tym, na Yearn Finance, momencik, 90, dobra, stop limit, dobra, już mówię, więc zobaczcie sobie, mamy sobie XRP, jak nie zapomnę, to jeszcze wrócę do XRP, to jest coś tam powiem. Zobaczcie, XRP, ok, powiedzmy mamy. Mamy Litecoina, LTTC, mamy Basic Attention Token, ok, mamy tam, nie wiem, White, ok, i razem one tworzą koszyk, jakaś tam wartość jest. I takie ETF-y łączone są naprawdę dobre przyszłością, bo dużo ludzi może inwestować w te ETF-y, na przykład, nie wiem, w Oracles, powiedzmy, czyli Link, RLC, Bant i coś tam. I ta cena tutaj idzie, tak? I ten ETF jest po prostu kolejnym asetem, który można stawiać, tak? Także, no sami widzicie, że jest tutaj całkiem nieźle to wygląda, całkiem nieźle to wygląda. I oni tutaj właśnie próbują to robić. Ja kupiłem osobiście parę monet właśnie tego Ethereum Yield, ok? Tak na spróbowanie zobaczymy, tutaj jest Deflationary Yield Farming Coin, czyli że im dalej w las, tym będzie mniej, tak jak w Bitcoinie, im mniej wtedy monet, tak? No zobaczymy. To są takie właśnie gemsy, tutaj chłopaki wynajdują takie rzeczy. Analitycy, cena Bitcoina w przyszłym roku może być cyfrowa, to jest z 24, tak? Sześciocyfrowa. No i takie właśnie newsy, to już nie ma znaczenia, co oni tu mówią, ale takie newsy właśnie działają już przy końcu tego cyklu. Dlatego im bardziej oglądałem różne wypowiedzi, że no już nie będzie, o tych pullbacków nie będzie takich, nie będzie, a o nie, prawdopodobnie będzie takie. Dlatego tym bardziej byłem przekonany, że już ci ludzie tego nie widzą, że już to już jest blisko, bo skoro już taka magia, jest takie lustro, więc coś tutaj się zbliża do kosza. No i ciach, dzisiaj mamy piękny test. Uwaga, centralizacja nadchodzi, czyli Orlen kupił ruch, więc Obajtek zapowiada nowe
formaty gastronomiczno-sklepowe, tak? Czyli zamierza to się zrobić centrum po prostu polskiego biznesu, ma osiąść w państwie, czyli jakby witamy w marksizmie, tak? Mamy, jeżeli państwowy wkład w PKB przekracza 50%, nie wiem jak jest w Polsce, 50%, no to mamy w tej chwili już bardziej do marksizmu, tak? Bo prywatne interesy jak mają niżej niż 50%, okay, to znaczy, że większy kapitał jest państwa. Przecież państwo nie pracuje, państwo nie zarabia, państwo ma kasę z nich. Okay? Więc niebezpiecznie się robi i jeżeli wracamy do gospodarki centralnie planowanej, no to będzie bardzo kiepsko, bardzo kiepsko. Ceny mieszkań ruszyły w dół, rekordowa liczba ofert sprzedaży. No, zaczynają się pierwsze takie rozmarźliny, tak? Pierwsi ludzie zaczynają w tej teorii czwartego biegu tutaj, właśnie jak jechali pod tą górkę tutaj, nie? Zaczynają kaszleć, okej? To są pierwsze objawy tego kaszlu. Czas już przejść do nowej teorii, a mianowicie, jak już znamy teorię czwartego biegu, okay, to czas Was też zaznajomić z teorią, tutaj będzie Q1, Q2 2021. Okay. Tu będzie teoria opuszczonej torby z Lidla. Okay. Czyli w tym momencie już i tutaj będzie, mamy siatkę, reklamówkę, tu w niej mamy kamienie i te kamienie zaczną przebijać tą reklamówkę od spodu, zaczną spadać. Więc uważajcie teraz na Q1, Q2. Tak to będzie właśnie przebiegało. No jak dotąd wszelkie te teorie tutaj zaczęły no działać. No, nie wiem, co tutaj mam jeszcze innego powiedzieć. No, żebym jeszcze tylko powiedział o nich. Tam jedna osoba mi powiedziała, żebym nie mówił, że a nie mówiłem coś tam, ale ja no tłukę akurat o czwartym biegu, to tłukę już od nie wiem kiedy, od marca, tak? No to teraz będę tłuk o pustych siatkach z Lidla, tak? Pękniętych siatkach z Lidla, także zobaczymy, jak to będzie. No niestety, ale w dobie cofnięcia się wiele ludzi właśnie tutaj będzie miało problemy. No i w większości polskich miast przyniósł obniżkę cen. No po prostu musicie zrozumieć, że część ludzi już widzi, że jesteśmy na górce, i powoli będą puszczać torby, ale rynek nieruchomości to nie jest rynek, powiedzmy, krypto, że jest wszystko od razu, ciach, szybko i to się stanie. Żeby sprzedać mieszkanie, to trzeba, wiecie, kredyt albo jakąś umowę, na przykład ktoś za gotówkę kupuje umowę, prawnik, to są czasami miesiące, tak, żeby to było, więc on tak wolno reaguje, ale pierwsze sygnały widać na przykład tam, jak było oferty, dużo ofert pojawiło się, tak, czyli jakby dużo ludzi chciało sprzedać, ale czy to są sprzedaże, nie wiem, że ktoś ma nóż na gardle, tego nie wiem, tego nie wiemy, tak, ale już zaczynają się takie sygnały, czyli tutaj właśnie już ten pociąg zaczyna, tak jak roller coaster, zaczyna troszeczkę nam spadać. No i zobaczymy, ale to jeszcze nic. Prawdziwą tutaj nowością jakby jest to, że doradca premiera Włoch wzywa ECB do anulowania długu, może wydrukować tyle pieniędzy, ile chce, więc zaczynamy, wchodzimy w erę anulowania długu, tutaj wszystkiego sramy kasą na lewo i prawo, jest pięknie. No i teraz jest pytanie, tak? Wielu z Was mówi w komentarzach, że no tak, będzie anulowany dług, będzie wszystko tak zrobione, tak? Nie ma problemu, super, tylko jest pewna rzecz. Jeżeli ten dług zostanie anulowany, okay, to jak będzie skupował ECB akcje wszystkich firm. Jeżeli on poanuluje te długi, które służą jako zabezpieczenie dla banków, rezerwy bankowe do dawania kredytów, więc tak naprawdę co te banki będą oferowały? Jak ten kredyt, nie będzie kredytu? To w takim razie po co ludzie będą pracować? Zwróćcie sobie uwagę, że dochodzimy do tego socjalnego, co Wam mówiłem, unrest, tego wzrostu tej świadomości tego, że pieniądz jest już do bani, a właściwie nasz socjalny byt zaczyna nie działać i będzie po prostu bezprawie powoli robiło się. No bo zadajcie sobie pytanie, chodzicie, wstajecie codziennie do pracy, tak? Robicie, ale pewnie każdy z Was ma jakieś długi, tak? No powiedzmy, samochód na raty, mieszkanie na raty, iPhone na raty, cycki na raty, usta na raty, dupa na raty, wycieczka na raty. No każdy, no nie mówię, że wszyscy mają wszystko, ale każdy coś tam ma. Więc de facto chodzicie, żeby spłacać te kredyty, tak? Żeby spłacać te kredyty. Tym samym, jeżeli tych kredytów nie będzie, okay,
to wtedy ludzie sobie zadadzą pytanie, po co robić, skoro te pieniądze są tak drukowane i my pracujemy po prostu za nic. Rozumiecie? Dlatego w przyszłym roku nastąpi duża zmiana, nie wiem, w którą stronę pójdziemy, jest to ciężkie, czy będzie, nie wiem, civil war, czy będzie, czy wojna cywilna jakaś, czy będą powstania, nie mam pojęcia, ale w każdym kraju jest bardzo podobnie. Widzę, co tutaj się robi, nasilają się takie właśnie ruchy, ludzie coraz bardziej mają w dupie tą pracę, po co się męczyć, jak ktoś może to wydrukować. Także no nie wiem, no nie bardzo robi się ciekawe, tak? Tutaj już Włochy kilka razy to wrzucały na agendę, żeby tu spłacać, ale no Christine Lagarde cały czas odrzucała to, tak? Ta szefowa, żeby nie, że tego nie będzie. ECB nie ma problemu z długiem, może wydrukować tyle pieniędzy, ile chce. Mówienie o takich rzeczach, no wiecie, populistycznie. Ludzie zaczną rozumieć, że pieniądz nie ma wiary. I tutaj dochodzimy do tego właśnie punktu, że fiat, czyli waluta bazująca na wierze po prostu, że jest coś warta, bo ten papier nic nie jest wart, tylko rząd mówi, że coś jest, no będzie pod znakiem zapytania. I tutaj ECB umorzy pandemiczny dług, bo to chodzi o ten pandemiczny dług. Szefowa ECB już wcześniej odrzucała ten pomysł. Teraz wam powiem. Szefowa ECB to jest Christine Lagarde, proszę bardzo. Christine Lagarde to jest kryminalistka, dawała łapówkę 404 miliony dolarów biznesmenowi tam jakiemuś, tak? I została winna. Sąd ogłosił ją winną i proszę bardzo, jest ona szefową ECB. Czyli widzicie, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy nawet nie roztoczami na ich garniturach, tylko to tym, co jak mięso się wyrzuci i jest pleśń, to jesteśmy tym, co na tej pleśni narośnie za 2 tygodnie. Okay? My tym jesteśmy. Tak nam tutaj mówią. No i chodzi tutaj o umorzenie tego długu pandemicznego. ECB musi mieć ten dług, te państwa muszą mieć dług według ECB, ponieważ ECB użyje go wtedy do właśnie tego cyfrowego pieniądza. Państwa będą tak zadłużone, że ECB przyjdzie i powie, ok, będziecie używać naszej cyfrowej waluty i ten dług wtedy odpiszemy. Po prostu będzie zredukowany. Do widzenia. Okay? Ale musicie przyjąć naszą politykę monetarną. Czyli mamy tutaj nasz main wallet w banku centralnym i wszyscy logują się grzecznie i używają naszego walletu. Wtedy jest wszystko kontrolowane w 100%. Nikt nie piarnie, nikt nic nie będzie robił. Nikt nic nie będzie robił. Tylko wtedy oni, nie wiem jak oni to robią, bo nie wiem jak oni to zrobią, bo się rozmawialiśmy z kolegą o takim temacie, więc od lat zawsze było coś, że ktoś się dawał czymś, więc być może wracajcie, bo krypto może zabłysnąć tutaj w bardzo dużej sile, takie monety jak Monero właśnie i wszystkie inne prywatnościowe mogą tutaj nieźle dać, bo ludzie i tak będą czymś płacić komuś. Coś, być może ten właśnie ECB bank wepchnie nas w naszą krypto całą sferę. No i zobaczymy jak to będzie. Na razie ciężko sobie to zrobić. Pamiętajcie, że wszystko co ja tutaj mówię, to jest, zobaczcie, to jest układanka puzzli, okay, w których jest 1000 puzzli, a ja mam raptem powiedzmy 3. I próbuję tutaj coś połączyć, sprawdzić, zobaczyć, wyrobić. Ale jeszcze, zanim zapomnę, pamiętacie wczorajszy post o tym, że coś tam, że gotówka jest dobra, że nie powinna być likwidowana, co mówiłem? Myślałem cały poranek na tym, całą noc i doszedłem, są 3 rzeczy, które prawie przeszły mi koło nosa, Sami zobaczcie. Tak, resort finansów mówi, że będzie miał super narzędzie do inwigilowania, będzie sprawdzał tutaj, tak, co się dzieje, kto przelewa, gdzie, wszystkie konta otwarte czy zamknięte, będzie przelewał. Teraz tutaj mówione nam jest, że że kasa, cash is the king, nadal, tak? Tutaj mamy tą kontrolę, tak? Kontrolę. A tutaj mówi nam się, że Polska nie jest zainteresowana blockchainem. No i zobaczcie, tutaj mówi się, że wystartuje super system, a te dwa, jak ochraniacze, ok, to jest jak samolot prezydenta, to jest klasyczne takie ułożenie wojskowe, mówi nam taka obstawa, że nie, no jak to, no gotówka jest zajebista, co Polska, blockchain, absolutnie, my nie wchodzimy w te cyfrowe waluty. A co będzie tu? Zobaczcie, odpychają jeszcze tutaj te bitcoiny, odpychają te krypto, dają te różne rzeczy i patrzcie, tutaj prawdopodobnie tworzy się projekt na blockchain kontrolujący wszystko. Może nie będzie to cyfrowa waluta, ale będzie to jakiś scentralizowany blockchainowy projekt, który obejmie całą strefę finansową Polski lub coś podobnego. Tak właśnie zacząłem to rozumieć, bo nie wierzę, żeby nagle ktoś wychodził i mówił, że cash jest dobry, że jest zajebiście, że ten. Nie wierzę w to. Tam ktoś powiedział w komentarzu, że wtedy nie będą mogli kraść, ale jeżeli będą mieć system swój,
to będą mogli kraść wtedy, bo to oni kontrolują blockchain. Oni mogą nadpisać, oni mogą zmienić. Rozumiem się? Więc dobra, kończę ten odcinek i na razie, cześć!